To klasyczny scenariusz hollywoodzkiego filmu akcji. Gigantyczna asteroida pędzi w kierunku Ziemi z zawrotną prędkością, grożąc rozpętaniem ogromnej katastrofy na naszej niebieskiej planecie. Bohaterom odpowiednich filmów zawsze udaje się odbić galaktyczny pocisk w ostatniej sekundzie, a dziś chcielibyśmy zająć się pytaniem, co by się naprawdę stało, gdyby Ziemi zagrażał kosmiczny głaz. Czy planeta mogłaby przetrwać taką kolizję? Jakie byłyby konsekwencje takiego zdarzenia? A jak by to wyglądało, gdyby ciało kosmiczne uderzyło w naszą planetę z prędkością światła? To i wiele więcej ujawniamy w naszym filmie. Ekscytują Cię odkrycia i zjawiska kosmiczne? Pamiętaj, aby zasubskrybować The Simply Space i włączyć powiadomienia, aby być na bieżąco. Klikając kciuk w górę, motywujesz nas i pokazujesz, że podoba Ci się treść naszych filmów. Meteoroidy, meteory i meteoryty. Wygląda na to, że kontakt między Ziemią a innymi ciałami, które poruszają się w nieskończonych szerokościach wszechświata, byłby niezwykle rzadkim wydarzeniem. W rzeczywistości jednak sprawa wygląda dokładnie na odwrót. Ponad 4 miliardy meteoroidów docierają do grawitacyjnego obszaru naszej niebieskiej planety, i to każdego dnia. Zbiorczy termin meteoroidy podsumowuje małe ciała kosmiczne, które są większe niż pył międzyplanetarny, ale mniejsze niż asteroidy. Gdy tylko takie ciało stałe wejdzie w ziemską atmosferę i tam wyparuje, nazywane jest meteorem. Te płonące na firmamencie formacje ukazują nam się na przykład w postaci spadających gwiazd. Jeśli jednak meteoroidowi uda się przejść przez naturalną osłonę naszego ziemskiego domu i uderzy w powierzchnię planety, staje się meteorytem. Incydenty tego rodzaju są rejestrowane znacznie częściej niż można byłoby się spodziewać. Każdego roku na Ziemię spada średnio około 20 tysięcy meteorytów. Jednak te galaktyczne pociski są zwykle tak małe, że nie pozostawiają żadnych znaczących uszkodzeń na powierzchni Ziemi. Rekonstrukcja większych uderzeń meteorytów na naszej planecie okazuje się niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Chociaż wiele milionów lat później nadal możemy wykrywać porównywalne miejsca kolizji na innych ciałach niebieskich, powierzchnia Ziemi ma po prostu rodzaj mechanizmu samoleczenia. Rozumiemy przez to skutki erozji wody i wiatru, które powodują, że miejsca kolizji na powierzchni planety ulegają erozji w geologicznie krótkim czasie. Zgodnie z tym, kolizje galaktyczne, które miały miejsce w przeszłości na Ziemi, często można udowodnić tylko pośrednio. Wymownymi, długofalowymi konsekwencjami uderzenia meteorytu są na przykład globalne zmiany klimatyczne lub nagłe, masowe wymieranie. Jeśli meteoryt uderzy w Ziemię. Już samo prześledzenie ogromnych konsekwencji, jakie niszczycielski wpływ meteorytu miałby na klimat i żywe istoty na naszej Ziemi, pozwala odgadnąć ogromne siły elementarne towarzyszące takiemu wydarzeniu. Gdyby ciało niebieskie o średnicy około 1200 stóp wpadło do morza, spowodowałoby to ogromne tsunami. Konsekwencje byłyby jednak jeszcze bardziej drastyczne, gdyby pocisk galaktyczny uderzył bezpośrednio w powierzchnię Ziemi. Szczególnym niebezpieczeństwem byłyby fale ciśnienia atmosferycznego spowodowane uderzeniem meteorytu. Te fale ciśnienia rozchodziłyby się z prędkością ponaddźwiękową i ostatecznie tworzyłyby ekstremalne burze. Eksperci są zgodni, że te wichury spowodowałyby ponad 60% wszystkich oczekiwanych ofiar śmiertelnych. Fale ciśnienia uderzałyby w powierzchnię Ziemi z taką siłą, że wyrywałyby z korzeniami całe lasy, wyrzucałyby ludzi w powietrze i powodowałyby zawalenie się niezliczonych budynków jak domki z kart. Gdy grozi taki katastrofalny scenariusz, ewakuacja całych regionów jest nieunikniona. Jeśli jednak ciało kosmiczne pędzące w kierunku naszej planety jest stosunkowo małe, populacja może również szukać schronienia w piwnicach czy schronach. Kilka lat temu mieszkańcy rosyjskiego Czelabińska z milionami mieszkańców doświadczyli brutalnej siły natury, jaka może towarzyszyć takiemu wydarzeniu. W 2013 roku na niebie eksplodował 60-metrowy meteoryt. W wyniku potężnej fali uderzeniowej uszkodzeniu uległo około 7 tysięcy domów. W tym czasie 1500 osób doznało obrażeń. Drastyczne, długoterminowe konsekwencje. Jeśli przedmiotowe ciało stałe ma średnicę wewnętrzną większą niż pół mili, konsekwencje zderzenia będą odczuwalne przez znacznie dłuższy czas.
W takim scenariuszu, gdy tak duża asteroida uderza na stały ląd, gigantyczne masy pyłu i skał zostałyby zawirowane w czasie uderzenia. Siła uderzenia byłaby tak wielka, że niektóre z tych cząstek i kawałków dotarłyby nawet do przestrzeni kosmicznej. Gdy wyrzucone szczątki opadną z powrotem na powierzchnię planety, będą musiały przejść przez ziemską atmosferę. W tym procesie skały silnie się nagrzewają i ostatecznie wywołują niszczycielskie pożary na Ziemi. Jednak mniejsze cząsteczki pyłu pozostaną początkowo w atmosferze planety i z czasem rozprzestrzenią się po całej Ziemi. Ten proces miałby z kolei bezpośredni wpływ na klimat lądowy. Ogromna osłona kurzu w atmosferze sprawiałaby, że dni byłyby ciemniejsze i zimniejsze. Jeśli ta zmiana klimatu miałaby się utrzymać przez długi czas, zginęłyby niezliczone rośliny, co spowodowałoby również poważne kryzysy głodowe zwierząt i ludzi. W wyniku galaktycznego uderzenia powietrze będzie przeplatane niebezpiecznymi mikroskopijnymi cząsteczkami kurzu i szkodliwymi dla zdrowia toksynami. Powszechnie wiadomo, że odpowiadające im ciała stałe przemieszczają się przez bezkres kosmosu z niewiarygodną prędkością. Meteoroidy mogą średnio osiągać maksymalną prędkość względną aż 160 tysięcy mil na godzinę. Odpowiada to ponad 40 milom na sekundę. Dla porównania standardowy pocisk karabinowy pokonuje średnio zaledwie 3000 stóp na sekundę. Jednak wejście w atmosferę ziemską i związane z tym ogrzewanie meteoroidów stosunkowo silnie spowalnia galaktyczną prędkość ciał kosmicznych. Choć ogromne prędkości, z jakimi podróżują meteoroidy i asteroidy, już nas zdumiewają, chcielibyśmy teraz przesunąć odpowiedni eksperyment myślowy do ekstremum. Tym samym chcemy poświęcić się ekscytującemu pytaniu, co by się właściwie stało, gdyby kosmiczny pocisk uderzył w Ziemię z prędkością światła. Jeśli meteoryt uderzy w Ziemię z prędkością światła. Zgodnie ze słynną na całym świecie teorią względności Alberta Einsteina, we wszechświecie istnieje stałe ograniczenie prędkości, którego nie można przekroczyć. Prędkość światła. Ta jednostka miary opisuje prędkość, z jaką promienie świetlne przemieszczają się w próżni. Prędkość światła sięga niewiarygodnych 180 tysięcy mil na sekundę. Zanim poświęcimy się naszemu rzeczywistemu eksperymentowi myślowemu, nie chcemy pominąć fundamentalnego faktu. Tylko bezmasowe cząstki i promieniowanie elektromagnetyczne mogą podróżować z prędkością światła. Wynika to z faktu, że masa obiektu jest również zawsze bezpośrednio związana z prędkością, z jaką się on porusza. I odwrotnie, oznacza to, że masa własna obiektu staje się coraz większa, im bardziej wzrasta jego prędkość własna. Obowiązuje zasada, im cięższa jest konstrukcja, tym więcej energii należy włożyć, aby jeszcze bardziej zwiększyć jej prędkość. Zapotrzebowanie na energię, która byłaby niezbędna do przyspieszenia stałej konstrukcji do prędkości światła, zbiegałoby się w końcu w nieskończoność. Ponieważ jednak w rzeczywistości nie można zastosować nieskończonej ilości energii, niemożliwe jest poruszanie się bytu fizycznego z prędkością światła. Dlatego zakładamy tutaj przypadek, w którym odpowiedni obiekt latający uderzyłby w Ziemię z prędkością odpowiadającą 99,9% prędkości światła. Wewnętrzna średnica meteorytu wynosiłaby około 100 stóp. Uderzenie byłoby tak szybkie, że pocisk wbiłby się w skorupę ziemską, zanim ktokolwiek zauważyłby jego istnienie. Z miejsca uderzenia unosiłaby się chmura rozszerzającej się plazmy. Energia uwolniona w czasie uderzenia w mgnieniu oka pulsowałaby przez całą planetę i tym samym przypieczętowałaby koniec naszego ziemskiego domu. Zaledwie 40 milisekund po tym, jak meteoryt uderzył w Ziemię, wnętrze Ziemi zostałoby wywrócone do góry nogami w postaci gorącej, świecącej chmury. Odłamki, które wyzwoli kolizja, byłyby miotane we wszystkich kierunkach. Nasza niegdyś niebieska, ojczysta planeta byłaby teraz gorącym, świecącym ciałem niebieskim. Jasność, która powstałaby w wyniku przegrzania, byłaby nawet większa niż moc promieniowania naszego Słońca. Uciekająca energia byłaby 10 tysięcy razy większa niż energia grawitacyjna planety. Ponieważ Ziemia po prostu nie byłaby w stanie wytrzymać tych ogromnych sił, ostatecznie wybuchłaby jako gigantyczny, rozszerzający się obłok plazmy. Jednak takie wydarzenie oznaczałoby nie tylko koniec naszego ziemskiego domu, ale miałoby również katastrofalne skutki dla otaczających go przedstawicieli naszego układu planetarnego. Odłamki, które wystrzeliłyby w przestrzeń w trakcie eksplozji, otoczyłyby Słońce rodzajem galaktycznego płaszcza pyłowego. Tymczasem rozszerzający się obłok plazmy omiatałby powierzchnię pozostałych planet i księżyców, dramatycznie zmieniając krajobraz ciał niebieskich.
Na szczęście taki scenariusz jest czysto fikcyjnym eksperymentem myślowym. Wiadomo jednak, że nasza Ziemia została już w przeszłości uderzona przez ogromne ciało niebieskie, które na zawsze zmieniło ziemskie życie. Ale jakie jest prawdopodobieństwo, że asteroida wielkości obiektu, która zakończyła erę dinozaurów jakieś 65 milionów lat temu, ponownie uderzy w naszą ojczystą planetę? Statystycznie takie niszczycielskie wydarzenie ma miejsce mniej więcej co 100 milionów lat. Niemniej jednak eksperci już teraz pracują na pełnych obrotach, aby przeprowadzić testy dla prawdziwej obrony przed asteroidami i przygotować się na sytuację awaryjną. Teraz twoja kolej. Jakie są twoje przemyślenia na temat naszego filmu? Napisz nam swoją opinię i sugestie do dzisiejszego filmu w komentarzach. Obejrzyj także inne ekscytujące filmy na naszym kanale, do których możesz przejść, klikając jedną z miniatur w napisach końcowych. Dzięki za zainteresowanie, uważaj na siebie i do zobaczenia następnym razem.